Konflikty między piłkarzami to coś zupełnie normalnego. Każda drużyna to w zasadzie miejsce pracy. A w pracy, jak to w pracy. Ten się lubi z tym, ten denerwuje tamtego, ten z tamtym nie rozmawia, a ten to w ogóle już przeszedł od słów do czynów. Jeszcze jeden rzut rożny. No teraz Lee Naylor. No proszę, tutaj dochodzi do dość ciekawych scen. O tym, że w pozornie perfekcyjnych Dream Teamach występują wewnętrzne konflikty, mogliśmy sobie ostatnio przypomnieć za sprawą Leo Messiego. Niby na pierwszy rzut oka wszyscy się lubią i szanują, pracują dla dobra drużyny i tak dalej. Ale coraz częściej mówi się o tym, że na przykład 2/3 magicznego tercetu Paris Saint-Germain, czyli Messi i Neymar, wolą grać dwójkowe akcje między sobą, spychając przy tym na dalszy plan Kylian Mbappé. All right, it's getting crowded in here. Everyone out, everyone out. Come on. Not you, Scotty. Not you, number two. Not you, Frau. Not you, gold member. Not you guys back there. Ale że jeden piłkarz ma napięku z innym piłkarzem, to jedno. Dzisiaj pogadamy o przypadkach konfliktów na linii piłkarz-trener. Moi drodzy, przypominam, że trwa kumulacja w Super Game, gdzie w puli nagród znajduje się już 150 tysięcy złotych oraz, uwaga, samochód mini. Aby wziąć udział w grze, należy w aplikacji bądź na stronie Superbet wytypować 5 dokładnych wyników meczów Ekstraklasy. Co ważne, udział w grze jest darmowy, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą. A teraz wracamy do filmu. Tak na zdrowy rozum. Konflikt pracownika z przełożonym to dla tego pierwszego właściwie wyrok. Chociaż, czy na pewno? O prawdopodobnej wojence między zawodnikiem a trenerem głośno było kilka tygodni temu. Dziwnym trafem również w szatni pewnego paryskiego klubu. Chyba pamiętacie. Musimy się umówić. Albo się wyprowadzasz, albo dajesz mi piątkę. No i nie ma tutaj za dużo do myślenia, więc jak będzie? Nie! Nie oszukujmy się. Nawet taki trener jak Pochettino w tej sytuacji musiał się przestraszyć. No bo jak to? Przychodzi nowy zawodnik do klubu i po kilku meczach na oczach kibiców nie podaje ci ręki? Otóż są piłkarze, którzy w bezpośrednim starciu z trenerem są raczej pewniakami do zwycięstwa. Bo chyba nikt nie wyobraża sobie, że gdyby faktycznie doszło do otwartej wojenki pomiędzy Messim a Pochettino, szejkowie z PSG zaakceptowaliby na przykład odsunięcie Leo od składu. Prędzej nowej pracy musiałby szukać Mauricio. Do jednego z głośniejszych starć trenera z ulubieńcem trybun doszło pod koniec 2012 roku w Realu Madryt. Iker Casillas, kapitan królewskich i reprezentacji Hiszpanii. Żywa legenda obu drużyny, kilka miesięcy po tym, jak wraz z kadrą obronił tytuł Mistrzów Europy, został przez José Mourinho zdegradowany do roli rezerwowego bramkarza. Ta szokująca kibiców zmiana w hierarchii bramkarzy królewskich była skutkiem narastających napięć między Casillasem a Mourinho. Portugalczyk miał zarzucić Hiszpanowi, że z pomocą swojej byłej partnerki już dzisiaj, dziennikarki Sary Carbonero, wynosi do mediów tajemnice szatki. Coś tam ten, coś tam jakiś a la confidence, coś. I w dodatku za jego plecami kontaktuje się z piłkarzami Barcelony, przepraszając ich za prowokację Mourinho. Kiedy więc tuż przed Wigilią 2012 roku w składzie Realu na mecz z Malagą wyszedł nie Casillas, a Antonio Adán, nie było wątpliwości, że nie stoją za tym względy wyłącznie sportowe. Ale Mourinho poszedł dalej, jakby na przekór, tłumacząc swoją decyzję właśnie tym, że Adán na treningach prezentował się dużo lepiej od Casillasa. Konflikt trwał przez wiele miesięcy, jednak po sezonie Mourinho odszedł z Realu. Iker wrócił na stałe do bramki, choć początkowo tylko w meczach Ligi Mistrzów i Pucharu Króla. Konfrontacja z Mourinho miała jednak pozytywny finał. Casillas przyznał, że po zawale, którego doznał w 2019 roku, jedną z pierwszych osób, które zadzwoniły do niego z życzeniami powrotu do zdrowia, był właśnie Portugalczyk. Nie, ale ja żartuję. Ja zawsze miałem do ciebie słabość, Łajzo, jedno, naprawdę. Ja cię tak po prostu naprawdę lubię. A co jeśli trener rzeczywiście przechodzi od słów do czynów? W 2012 roku w meczu Fiorentiny z Nowarą szkoleniowiec Violi, Delio Rossi, ściągnął z boiska Adema Ljajića. Serb, no, nie przyjął tego dobrze i ironicznie pogratulował trenerowi jego decyzji, dorzucając do tego kilka słów, na które trener Rossi zareagował następująco. Migo, dajcie, dajcie, Migo, kurwa, Migo, dajcie!
Początkowo media donosiły, że Ljajić miał obrazić niepełnosprawnego syna Rossiego, ale to okazało się kompletnym wymysłem. Sam trener przyznał później, że serbski piłkarz w swoim ojczystym języku rzucił tekstem, którego nie będę tutaj przytaczał. W każdym razie padały tam słowa o akcie seksualnym i matce Rossiego. Co takiego? No, w każdym razie przegięcie, ale w tym starciu wygrał jednak Ljajić. Choć piłkarz dostał co prawda zawieszenie, to wrócił do gry. Delio Rossi natomiast został po tym incydencie zwolniony dyscyplinarnie. Teraz pytanie, czy gdyby wasz trener wyglądał tak, chcielibyście rozwiązywać z nim sprawy siłowo? Odważny lub niespełna rozumu okazał się Leon Clark, który 10 lat temu, jako piłkarz Swindon Town, sprowokował do rękoczynów swojego trenera, którym na jego nieszczęście był wówczas Paolo Di Canio, znany z tego, że kulą się nie kłaniał. Więcej opowiedziałem o nim w podcaście Historie z boiska. Zapraszam. Clark, który do Swindon dołączył niecałe 2 tygodnie wcześniej, schodząc z boiska po jednym z przegranych meczów, wdał się w sprzeczkę z trenerem przygotowania fizycznego. Uspokoić piłkarza próbował Di Canio. Wyszło średnio. Then say, okay, calm down, so thanks, Leon, thanks, he said, don't pull me, it was friendly to put my arm around his neck. He keep going to say very bad words under the tongue. Miko, dajcie, dajcie, Miko, kurwa, Miko, dajcie! Efekt? Di Canio szybko zamknął sprawę. Powiedział, w mojej drużynie ten człowiek już nigdy nie zagra. Kropka. W klubie spina trenera z piłkarzem to trochę większy problem niż w kadrze. No bo w kadrze selekcjoner po prostu przestaje powoływać zawodnika i tyle. Ale i w piłce reprezentacyjnej mamy przykłady widowiskowych konfliktów. Młodsi z was mogą tego nie pamiętać, ale kilkanaście lat temu zimowe wieczory w Eurosporcie przebiegały pod znakiem jednej z najbardziej ciekawych i wesołych imprez piłkarskich. Pucharu Narodów Afryki. Tam było wszystko. Piękne gole, radosny futbol, mało medialnych reprezentacji. Akrobatyczny Daniel! I akrobacje. W 2006 roku, w półfinale pomiędzy Egiptem a Senegalem, gwiazda reprezentacji faraonów, znany z występów w Europie, Mido, nie mógł pogodzić się z tym, że trener Hassan Shehata zdjął go z boiska w decydującej fazie meczu. Mido znany był z konfliktowego charakteru. Właściwie w każdym klubie kręcił jakieś imby. Ale że trener Shehata to nawet z wyglądu taki egipski Czerczesow, efekt mógł być tylko jeden. Ty, ale my się ciebie nie boimy. To co? Oczywiście do mnie jesteś. Oczywiście do mnie jesteś, co? Ale co się próbujesz? No. Ostatecznie Mido i Shehata szybko wyjaśnili sobie tę sytuację, ale puenta tej awantury była przepiękna. Amir Zaki, który wszedł za Mido, strzelił zwycięską bramkę w pierwszym kontakcie z piłką. A idealną puentą tego filmu będzie zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji z waszej strony, za które po stokroć dziękuję. Przypominam o nowym odcinku Historii z boiska, tym razem Alessandro Del Piero, tutaj w prawym dolnym rogu z waszej perspektywy. Wielu osobom powinno się spodobać. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do zobaczenia niebawem.